Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki jest specyficznym wydziałem, jako że jest wydziałem takim interdyscyplinarnym, a w związku z tym należałoby się przede wszystkim spodziewać tutaj zagadnień, które będą łączyły różne dziedziny, jako inżynieria, a więc zarządzanie i finansami, organizacją, zarządzanie techniką, czyli wszystkim tym, co się mieści w kategorii inżynieria. Inżynieria produkcji to w zasadzie, jeżeli chodzi o wyzwania, to przede wszystkim, tak zresztą jak na innych wydziałach, pozyskanie studentów czy potencjalnych studentów, kandydatów na studentów. A w tym wypadku, jeżeli chodzi o Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, to w szczególności jeszcze wyzwaniem ogromnym jest baza lokalowa. Jest problematyka związana z finansami, czyli utrzymaniem wydziału, jak również z pozyskaniem kadry samodzielnych pracowników w celu uzyskania docelowo możliwie jak najkrótszym okresie czasu praw do doktoryzowania, praw do posiadania drugiego stopnia, na przykład na bezpieczeństwie pracy, jak również na logistyce. Osobiście chciałbym pójść w kierunku, czy w takim duchu zapotrzebowania rynku, a więc stworzenia takich i specjalności, a nawet i kierunków, czy kierunku przynajmniej, żeby to nie liczby mnogie od razu, które będą działać pod zapotrzebowanie rynku. A obserwuję, ponieważ miałem z rynkiem na co dzień kontakt i zresztą bardzo mocno jeszcze tkwię w gospodarce rynkowej, w podmiotach energetycznych ogólnie rzecz biorąc, a w związku z tym widzę zapotrzebowanie właśnie na kierunki takie dość specyficzne. One się zmieniają dzisiaj w zasadzie z każdym rokiem, a za tym powinna również nadążać uczelnia. Dzisiaj mówimy bardzo wiele o innowacyjnych rozwiązaniach, o efektywnościowych bardzo rozwiązaniach i to nie tylko w kategorii energetyki, ale również w sferze i budownictwa, i mechaniki, no, tych inżynierskich kierunków. I pod takim kątem zdecydowanie chciałbym rozwijać wydział, myśląc również i o tym, jak nie o powołaniu od razu kierunków czy specjalności, to przynajmniej o modyfikacji zakresów nauczania na tych kierunkach, które dzisiaj są, przyglądnięciu się temu, co mamy na dzisiaj, pod potrzeby rynku.